pani marszałek, pani przewodnicząca, szanowni państwo zgromadzeni. Postaram się jak najszybciej, ale tutaj dzisiaj padło szereg półprawd i nieprawd i pomówień, więc ja muszę się do pewnych kwestii odnieść. Od 4 lat w ogóle reprezentuję spółkę MPEC, która w imieniu pana prezydenta przygotowuje projekt budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych w Olsztynie. Od 4 lat realizujemy ten projekt na własny koszt i z zaangażowaniem własnych sił. Jaki to jest koszt? Jaki to jest koszt? Niech pan powie. Pana, chce pan ukarać pana Pikiewicza? Ja panu nie przerywałem. Bardzo proszę. Mimo że mówił pan wiele nieprawdziwych rzeczy. Niech pan powie prawdę. Ale bardzo proszę. Przepraszam. Odnosząc się tutaj do kwestii, które tutaj zostały poruszone. Projekt, który został w zasadzie przygotowany do realizacji, tak jak mówię, w ciągu 4 lat pracy, jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. O czym świadczy właśnie ta pozytywna opinia ministra środowiska, którą tutaj przytoczono, jak również fakt taki, że pracowała nad tym planem wojewódzkim, który ten projekt był bardzo szeroko omawiany. Grupa robocza reprezentująca całe środowisko de facto branżowe tutaj naszego województwa, osoby merytorycznie zaangażowane w te wszystkie procesy. Padło tutaj stwierdzenie, między innymi takie, że Olsztyn niejako zabrania dostaw ciepła innym dostawcy Michelin. Jest to nieprawda. Oficjalne stanowisko Michelin wielokrotnie na piśmie przedstawił miastu. Ja nie znam żadnego innego stanowiska. Jeżeli pan zna inne stanowisko firmy Michelin, to proszę je przedstawić lub nie kłamać. To proszę ujawnić korespondencję z Michelin. O strukturę własnościową, o strukturę organizacyjną tego przedsięwzięcia. Struktura będzie wyglądała w ten sposób, że spółka miejska NPC Olsztyn zostanie podzielona niejako na dwa podmioty. Spółkę w 100% komunalną, która będzie zajmowała się dystrybucją ciepła do miasta i spółkę wytwórczą. Tej spółki wytwórczej NPC wprowadza swój majątek wytwórczy, staje się większościowym udziałowcem, a nie jak tutaj zostało powiedziane, mniejszościowym. Do tej spółki wprowadzane są również środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju. To są środki Skarbu Państwa, pochodzące z BGK i są to środki, które są tam na 20 lat w tym projekcie. Oczywiście one będą umarzane i z możliwością pierwokupu przez gminę Olsztyn, poprzez spółkę MPEC. A więc majątek komunalny w tym projekcie jest utrwalany i zwiększany. To jest kolejna sprawa, do której chciałem się odnieść. Jeżeli chodzi o sposób przygotowania tego projektu i to pytanie, które pan przewodniczący zadał odnośnie możliwości zmian. Gmina Olsztyn złożyła wniosek o to, żeby wpisać ten projekt do realizacji w wojewódzkim planie przez spółkę komunalną. Dlaczego? Dlatego, że spółka ten projekt przygotowała, pracowała nad tym 4 lata. W międzyczasie rozpoczęła procedurę postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych odnośnie wyboru partnera prywatnego do tego przedsięwzięcia, który będzie partnerem mniejszościowym. Jego udziały w spółce będą poniżej 15%. Ten partner ma być wykonawcą i operatorem tego nowego zakładu. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że mielibyśmy teraz zmienić tą strukturę, bo to oznacza de facto niemożliwość realizacji tego przedsięwzięcia. Dlatego, że 4 lata pracy pójdą tak naprawdę w piach. Tak po prostu tego się nie da zmienić, moim zdaniem. Szczególnie, że wszystko jest prowadzone zgodnie z prawem i z prawem zamówień publicznych również odbywa się cały ten proces. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, które tutaj też zostały podniesione. W 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje i jednym z postulatów strony społecznej podczas tych konsultacji było właśnie wykorzystanie zamiast gazu paliwa pochodzącego z przetwarzania odpadów. Nieprawda. Do czego się takie są zapisy, proszę pana, pokonsultacyjne. Proszę sprawdzić, gdzie jest w zapisie wideo potwierdzenie takiej tezy. To jest nieprawda. Pan mówi nieprawdę. Pan mówi nieprawdę. Oprócz tego również mieszkańcy Olsztyna z rad osiedli olsztyńskich postulowali do pana prezydenta oficjalnie na piśmie, zresztą 2 razy, o to, żeby pan prezydent wykorzystał do wytwarzania energii cieplnej w mieście paliwo pochodzące z przetwarzania odpadów. To są fakty na piśmie. Instalacja w Olsztynie będzie konkurowała wyłącznie z procesem składowania odpadów. Nie z procesem selektywnej zbiórki, tylko z procesem składowania odpadów. To trzeba jasno powiedzieć, że ona jest dedykowana do 25% odpadów wytwarzanych w województwie, nie większej ilości, tylko takiej. I jeżeli jej nie będzie, to na pewno województwo nie uzyska przede wszystkim wskaźnika obniżenia składowania odpadów
takiego jak jest nie ma nic wymagane przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. To jest pewne, czyli te odpady będą musiały wyjechać poza nasze województwo za dużo większe koszty niż możliwość unieszkodliwienia z wykorzystaniem energii w Olsztynie. My jesteśmy w stanie wykorzystać 100% ciepła pochodzącego z przetwarzania tych odpadów. Sprzedamy to ciepło w Olsztynie, tym sposobem koszty zagospodarowania tego odpadu będą na pewno najniższe. Bez wątpienia najniższe. Jest to tym sposobem też instalacja, która jest absolutnie zgodna z hierarchią postępowania z odpadami, o której mówi Komisja Europejska, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, jak również Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, co jeszcze raz podkreślam, zostało potwierdzone przez Ministerstwo Środowiska. Zresztą Ministerstwo Środowiska również w październiku tego roku, kiedy przedstawiło projekt zmian odnośnie stawek zagospodarowania, stawek w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i stawek składowania, za składowanie, jako uzasadnienie podało następującą treść. Zaproponowane zmiany mają doprowadzić do sytuacji, w której korzystniejsze finansowo będzie zagospodarowanie odpadów w sposób inny niż składowanie, a więc odzyskiwanie, termiczne przekształcanie, produkcja paliwa alternatywnego i mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów. A więc ministerstwo doskonale rozumie ten sposób zaprezentowany w wojewódzkim planie i akceptuje go w pełni. Kolejna sprawa, do której tutaj chciałbym się odnieść, jest to kwestia odnośnie tego, co już powiedziałem, odnośnie tych mniejszościowych udziałów. Nowa spółka, która zostanie powołana, będzie spółką publiczną. NPS będzie tam miał najwięcej udziałów, drugim udziałowcem będzie Skarb z Państwa poprzez Fundusz Inwestycji Samorządowych z możliwością pierwokupu jego udziału przez gminę Olsztyn. Trzecim udziałowcem mniejszościowym będzie partner prywatny, który będzie jednocześnie wykonawcą i operatorem nowego źródła. Podsumowując, posiadamy na dzisiaj kompletną dokumentację do realizacji tego przedsięwzięcia. Czyli jesteśmy w stanie na rok 2021 wybudować instalację, która będzie służyła całemu województwu i załatwi problem tych 25% z odpadów. Mamy prawomocną decyzję środowiskową, zatwierdzoną przez wszystkie organa, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, przez Sanepid i również po wszystkich już odwołaniach została ona prawomocna, uzyskała status prawomocności. Jest opinia Ministerstwa Środowiska pozytywna do WPGO. Jest również pozytywna ocena Ministerstwa Rozwoju. Chcę zwrócić uwagę, że spółka Skarbu Państwa, Polski Fundusz Rozwoju ma dostęp do wszystkich materiałów dotyczących tego projektu, do wszystkich umów, całej dokumentacji przygotowanej, dlatego że jest z nami w procesie i mogliśmy funduszowi udostępnić te materiały. Nie możemy wszystkich materiałów udostępnić publicznie. A radnym? Dlaczego radnym nie chcecie udostępnić? Dlaczego radnym nie pokazujecie? Dlatego, że tego zabrania prawo zamówień publicznych. Jesteśmy w toku postępowania. Materiały będą udostępnione po wyborze oferenda. Natomiast jeżeli chodzi o transparentność tego procesu, jest on oceniany jako jeden z bardziej transparentnych procesów prowadzonych w Polsce dotyczących tego typu inwestycji. Prowadzimy strony internetowe, robimy debaty z mieszkańcami, robimy szereg materiałów informacyjnych, odpowiadamy na wszystkie pisma w zakresie możliwym. Jeżeli chodzi o teczki, na przykład pism z Stowarzyszenia Święta Warmia, są dwie teczki odpowiedzi na pisma różnego rodzaju. Tam, gdzie możemy odpowiedzieć, tam odpowiadamy. Przeprowadziliśmy, żeby poznać opinię publiczną, została przeprowadzona m.in. zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej w Olsztynie przez profesjonalny podmiot, który się tylko tym zajmuje. I z tego badania wyszło, że 80% ankietowanych popiera tą inwestycję jako właściwą dla miasta Olsztyna. Kolejna manipulacja. Oczywiście. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ekologiczne, wszystkie normy odnośnie ochrony środowiska odnośnie tego typu instalacji, to są najostrzejsze normy, jeżeli chodzi o w ogóle inne sposoby wytwarzania energii. Wszystkie normy emisji zanieczyszczeń są na najniższych możliwych poziomach. Jeżeli chodzi o normy odorowe, hałasowe i tak dalej, to wszystko jest oczywiście monitorowane na najniższych możliwych poziomach. Na pewno jest to zdecydowanie bezpieczniejszy proces mniej szkodliwy dla mieszkańców niż na przykład opisana tutaj sytuacja tej kompostowej. O czym świadczą istniejące już instalacje w Olsztynie. Organizowaliśmy takie wyjazdy na przykład do Białegostoku, gdzie mieszkańcy mogli się przekonać, jaka jest uciążliwość tego typu instalacji. Nie ma żadnej. A jest ona praktycznie ulokowana w samym środku miasta.
Państwu zostaje podjęcie oczywiście decyzji. Ja tylko na koniec chcę stwierdzić, że ten projekt został bardzo gruntownie przeanalizowany, poddany szeregu opiniom z każdej możliwej strony prawnej, technicznej, ekonomicznej. I za każdym razem spotykamy się z pozytywną opinią, akceptacją tego zamierzenia, ze stwierdzeniem, że jest to na pewno korzystne zarówno dla miasta ze względu na możliwość pozyskania ciepła, jak i dla całego województwa ze względu na możliwość unieszkodliwienia właśnie tej frakcji odpadów. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, ja mam takie jedno pytanie, znaczy powtórzę, bo pan Sztel już je zadawał. Ja też nie bardzo rozumiem, że skoro rząd, wszystkie instytucje rządowe wyrażają zgodę i tak dalej. Skąd się bierze tu na terenie Olsztyna jakaś inna opinia posłów, radnych? Ja już nie mówię o opcjach, bo to nie o to chodzi po prostu. Dlaczego? Może pan nie wyjaśni. Panie przewodniczący, nie odpowiem panu na to pytanie. Ja nie jestem politykiem, jestem merytorystą. Zostało postawione zadanie przygotowania projektu i doprowadzenia go do realizacji. No nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego często niemerytoryczne zupełnie względy są brane pod uwagę. To dziękuję bardzo.